panie doktorze, noga boli. Prawa. Celem dzisiejszej akcji jest naświetlenie pacjentom wagi problemu. W ostatnich latach my, operując tutaj w zespole chirurgii jednego dnia, obserwujemy olbrzymią ilość ludzi, pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną. Czasem makabrycznie zaniedbane przypadki i pacjenci mają jeszcze zbyt małą świadomość, dlatego my w tej akcji chcemy ich ukierunkować, jaki jest sposób zdiagnozowania problemu i leczenia. Także ta akcja ma na celu przesiew pacjentów, tych, którzy mają problem, będą go mieli albo go nie mają. Na pewno jest potrzebna, tym bardziej, że do tych lekarzy, chirurgów, naczyniowców są duże kolejki, a tutaj jest można tak zwanego marszu, bo ile tam, godzinkę, półtorej i ostatni klient będzie załatwiony. Akcja jak najbardziej jest potrzebna, oczywiście. Myślę, że po prostu nie każdy ma czas, nie każdy ma przeznaczone fundusze na ten cel i taka akcja dobrze zmobilizuje każdego człowieka, żeby pójść na to. Zdziwiona, ale pozytywnie zdziwiona. Uważam, że takie akcje są bardzo potrzebne, a o tym, że są potrzebne, to świadczy kolejka ustawiająca się do lekarzy już pół godziny przed rozpoczęciem badań. Także tak trzymać i dalej pomagać ludziom, bo taka jest powinność taka lekarzy i liczymy tylko na nich, bo tylko w nich jest nadzieja. I dziękujemy tym, którzy właśnie dla nas poświęcają swój tu dzisiaj czas. Jak pani ocenia taką akcję? Jestem zachwycona. Jestem zachwycona tym, że lekarze poświęcają swój wolny dzień po to, żeby zbadać ludzi, bo chciałam przyjść się zbadać normalnie. Wiem, że takie badanie, mówienie się na takie badanie zajmuje kilka miesięcy. Uważam, że powinna być więcej takich akcji. Bardzo pożyteczna, bardzo dobra i widzę, że dużo osób skorzystało z niej. Jednak ludzie są chętni na takie badania i na pewno byłoby lepiej, żeby takich badań było pod każdym kątem więcej. Innym dzielnicom tego samego. Bo że przyjemna atmosfera, przyjemne otoczenie, przy ciasteczku, przy sali. Oceniałem bardzo dobrze to, że poświęcają swój wolny czas, to niewątpliwie dobrze świadczy o tym, że wiedzą, jaki zawód wykonują. Chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni panom lekarzom, służbie zdrowia, no ale też mamy to w tyle głowy, że płacimy podatki i tak oczekujemy jakby takiego zainteresowania ze strony służby zdrowia naszym zdrowiem. Także oby więcej było takich lekarzy, którzy swój wolny czas poświęcają dla pacjentów. Tak. Ja pani tu wszystko ładnie napiszę, tak? Lekarz rodzinny. Od lekarza rodzinnego otrzyma pani skierowanie do chirurga, bo tylko chirurg może wówczas skierować na USG doplerowskie takie pełne, bo to jest takie przesiewowe, takie co kwalifikuje i nie kwalifikuje. Tak, jak pan to zrobił, to mam dość.
kwalifikacje do zabiegu, ale już z wynikami, dobrze? I te kwalifikacje odbywają się tutaj w naszym zespole jednego dnia. Terminy są w miarę szybkie, około miesiąca czasu się czeka, czyli jak najszybciej pani zacznie, gdzie pani będzie miała tutaj komfortowe warunki, są tak, że będzie pani na pewno zadowolona. Ja tam, gdzie pani mieszka. Dobrze, i to idzie pani do swojego lekarza naszanowskiego. Pani doktor panią skieruje do chirurga, gdziekolwiek pani może iść do chirurga, tak? Tam, gdzie ma pani najszybszy termin, tak? Wpisać się trzeba? Nie, to samo nie było w ankietę. Także w ogóle porobiły mi się jakieś takie pod kolanami. O, w ciągu pół roku i z drugiej strony jest to samo, chyba nawet jeszcze gorzej. Czy w rodzinie ktoś miał żylaki? Mój ojciec. Tata miał, tak? Tak. Bardzo miał skłonności do takich rzeczy właśnie. I tego nie było i teraz no... No na tym już jest lepiej. Powinna. Dzisiaj zrobimy z tych grubych badań, to zrobimy tą prawą nóżkę, ale pani no nie ucieknie od pełnej diagnostyki. Bo jeżeli w rodzinie były przypadki, to się dziedziczy, niestety. Nie dziedziczy się z samych żylaków, ale skłonność do nich. Bo WIT polega na genetycznej wadzie tkanki łącznej, która budulcem jest dla ściany naczynia, tak? Także na pewno dzisiaj zrobimy tylko takie grube badanie, ale pani powinna zrobić dobre badanie dopplerowskie. Specjalistą chirurgiem, nazywam się Kondera i myślę, że nasza akcja, którą dzisiaj przeprowadziliśmy pod tytułem Nogi masz dwie, zadbaj o nie, przyniosła naprawdę była wielkim sukcesem, dlatego że odwiedziło nas tutaj ze 100 pacjentów, z których gro nadaje się do dalszej, wnikliwej już diagnostyki przewlekłej niewydolności żylnej, a część już natychmiast praktycznie moglibyśmy operować i oni na pewno wrócą do nas. I myślę, że pokazuje ilość pacjentów, pokazuje wagę problemu zdrowotnego i że warto takie akcje od czasu do czasu organizować, a będzie to na pewno z korzyścią dla wszystkich pacjentów.